Siemaneczko, z tej strony Metal i zapraszam do kolejnego odcinka o Leli z Metalem. Mamy numerek 14 na dzisiaj. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać? Jest on teoretycznie symetralny, jego tak jakby odbicie lustrzane numerku 13, który był wczoraj. A więc zaczynamy. Pierwszy raz pokażę go wolno. To był pierwszy raz i wykonujemy go w sposób no tak jaki pokazuję. Od razu mogę go tu stworzyć, żeby go było łatwo rozpoznać. Jest jakby taki bloczek 1, kropka, przecinek, jeszcze dwa bloczki. I jakby jeżeli mamy taki przecinek i mamy kropkę po prawej stronie, to zaczynamy lewą stroną. Jakby potem robimy lewą, czyli tak. A więc, no nie wiem, no, po prostu rozwiązujemy dalej. Aha, i mamy trzymać tak, jak tu było wcześniej. To był drugi raz. Teraz go pokażę trochę szybciej, albo wolniej i wytłumaczę. Najpierw wyjeżdżamy środkową warstwą w dół. Tutaj obracamy górę. Zjeżdżamy w dół tą warstwą. I obracamy podwójnie frontową. Wyjeżdżamy. Mamy tego slota. Musimy go tu włożyć. I do góry. Nie jest to specjalnie trudne. Powstał nam taki jeden algorytm, którego już umiemy, ale robimy dalej. I może jeszcze raz. Teraz powstał nam ten algorytm tylko na jakby prawą stronę. To go zrobimy. Takie przypomnienie. I mamy kostkę ułożoną. To by było tyle co do dzisiejszego filmiku. Tutaj pewnie się zastanawiacie, co to jest. To jest moja nowa kostka Fangxi Shuangren. Tylko trochę jakby odmieniona. Ponieważ, no nie wiem, mogliście zauważyć, bo to taka kamera, a tu jest moja kostka Fangxi. To jest obrazek. Całkiem fajna iluzja. Dobra, skreślamy dzień. I do zobaczenia jutro. Cześć.